Odwiedzamy dzisiaj przepiękną miejscowość, jaką niewątpliwie jest Wisła. Za oknami śnieg, zima praktycznie w pełni, chociaż lekko powiąchalny. I pandemia, która praktycznie paraliżuje większość działań, jeśli chodzi o ruch turystyczny, gastronomię i tak dalej. Panie burmistrzu, ale zacznijmy od podsumowania poprzedniego roku jako bardzo trudnego roku dla wszystkich. No rzeczywiście, pandemia ma się w tej chwili najlepiej chyba, pogoda wyśmienita, a co do poprzedniego roku, faktycznie chyba najtrudniejszy w mojej w ogóle tutaj bytności w samorządzie, tak niestabilnego roku, tak niepewnego, tak zaskakującego nas wszystkich, chyba nikt z nas nie pamięta albo większość z nas nie pamięta, zwłaszcza tych młodszych pokoleń. Roku, który też nas wiele nauczył, to też sobie trzeba otwarcie powiedzieć, ale też pod względem takim wykonywania zadań samorządowych może nie był aż tak najgorszy do momentu właśnie grudnia i tego drugiego lockdownu, czy też tego jesiennego lockdownu. I mimo wszystko udało się dosyć sporo rzeczy porobić. Oczywiście to życie kulturalne, to życie sportowe w zasadzie w takich miejscowościach turystycznych jak nasze prawie, że całkiem zamarło. Próbowaliśmy ratować pewne rzeczy. Oczywiście ten lipiec, sierpień może nie był aż taki najgorszy, bo udało się mimo wszystko zorganizować kilka wydarzeń koncertowych, spotkań również tych w sieci. No a potem ta końcówka, no już znowu coraz bardziej dobijająca nas i te informacje napływające coraz bardziej chyba przygnębiały nas wszystkich. No a teraz mamy chyba to apogeum w tej chwili, w tym momencie całej tej sytuacji. Panie burmistrzu, problemem dla Wisły, dla mieszkańców Wisły było właśnie te takie duże inwestycje deweloperskie. No w tej chwili okazuje się, że w jakiś sposób być może takie inwestycje, zgoda na takie inwestycje przyczyni się do ratowania budżetu. Może w przyszłości, trudno powiedzieć, czy taka pandemia się znowu nie powtórzy. Czy ludzie to jest... w jakiś sposób bardziej elastyczny teraz? Nie, to znaczy myślę, że ludzie bardzo często zwracają na pewne rzeczy bardzo często, bardzo mocno emocjonalnie pod względem estetyki i często mają rację, zgadzam się z nimi. W którymś momencie władze samorządowe podejmując pewne decyzje powiedziały i dały zielone światło na różnego rodzaju rozwój inwestycyjny, miejsca przeznaczone pod zabudowę i trudno dzisiaj to oceniać jako w kategoriach dobrych, złych. Każde miasto i każdy samorząd musi się rozwijać, muszą być inwestycje. W każdym momencie bez tych inwestycji po prostu się cofiemy. Koszty bieżące tak potwornie rosną w tej chwili, utrzymanie miasta tak potwornie rośnie, że bez nowych wpływów bieżących po prostu żadne miasto nie jest w stanie funkcjonować i oczywiście dochodzi do pewnego rodzaju stopnia degradacji w tym zakresie. I tak, rzeczywiście powiem otwarcie, że bardzo żałuję, że niektóre inwestycje nie udało się dokończyć do końca roku, bo już w tym roku mielibyśmy bardzo potrzebny bieżący wpływ z podatku lokalnego z danej nieruchomości, którego nam potwornie dzisiaj brakuje. Potwornie nam brakuje chociażby do tego, żeby móc skorzystać z tarcz przygotowywanych przez rząd, czy też przez samorząd, z uwagi na to, że wszystkie te środki pomocowe z założenia są przewidziane na inwestycje. A my dzisiaj właśnie mamy potworny problem ze spięciem budżetowym tych wskaźników wydatków bieżących z kosztami bieżącymi. To oczywiście jest bardzo złożone i tutaj nie chcę wchodzić w te wszystkie szczegóły, ale wszyscy samorządowcy i wszystkie osoby, które miały trochę styczności z samorządem, wiedzą o czym mówię i tu są te działania bardzo sparaliżowane w tym zakresie. I właśnie tego typu rozwój, inwestycje pozwalają przede wszystkim na to, żeby móc w miarę sensownie utrzymać zieleń, utrzymać wynagrodzenia w oświecie, w pracowników samorządowych, oświetlać ulice, móc poprawiać jeszcze infrastrukturę kanalizacji, wywozić śmieci, bo to wszystko z tym jest związane. No i tutaj trudno na ten temat dyskutować. Każdy ekonomista myślę, że to jest w stanie zrozumieć. Przede wszystkim mieć możliwość sprostania wymogom, jakie stawia w tej chwili rząd w stosunku do samorządu.
No tak, tych zadań, tych wymogów jest coraz więcej. No lecą nam te wszystkie przychody bieżące z różnych źródeł, niestety. I to jest chyba największe w tej chwili wyzwanie przed samorządami, żeby móc normalnie funkcjonować z tymi bieżącymi wydatkami. Nie z inwestycjami, bo dzisiaj chyba większość z nas właśnie nie ma problemu realizować inwestycji. Oczywiście na jakimś określonym poziomie. Dzisiaj problem jest taki, z czego zapłacić koszenie, wywóz śmieci lub też oświetlenie, realizowanie oświetlenia na przykład ulic. Oczywiście albo też oczyszczania ulic ze śniegu, tak jak w naszym przypadku w tym okresie zimowym. Panie burmistrzu, myślę, że w Wiśle jest podobny problem taki, że głównie przedsiębiorcy, ci mali, średni, mikroprzedsiębiorcy zarzucają władzom lokalnym, że no, nie jest pan z nami, myśmy głosowali, myśmy wybrali, a teraz okazuje się, że władza jest, nie jest z nami po prostu. I zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że jesteście tak między młotem a kowadłem, prawda? Bo najprościej się przyłączyć do grupy, ale wtedy już wyżej szczebelek, powiedzmy rządowy, już nie załatwicie nic. Nie wszyscy to jednak rozumieją. Czy Wiśle udaje się w jakiś sposób łagodzić te konflikty, tę sprzeczność jakby interesów, które w zasadzie są wspólne? To znaczy, my jesteśmy po właśnie samorządy chyba są właśnie w pośrodku zrozumienia tych problemów, zarówno władzy centralnej, czyli walki z pandemią, zdrowia życia, ratowania życia, patrzenie na system ochrony zdrowia, z drugiej strony ta ekonomia i ta sytuacja i dramaty ludzi na dole. I często my mamy powiązane ręce co do w ogóle podejmowania różnego rodzaju działań. Chociażby już wcześniej wspomniałem o tych bieżących wydatkach i kosztach. Moglibyśmy umorzyć podatki od nieruchomości wcześniej, mówić o obniżeniu podatków od nieruchomości, no ale właśnie każde te działania byłyby niezgodne z prawem ze względu na to, że nie bylibyśmy w stanie sfinansować tych bieżących wydatków, które już i tak w ubiegłym roku były cięte prawie że na maksa, a w tym roku były planowane już tak w zasadzie na poziomie tych ciętych z ubiegłego roku. A więc tu już naprawdę ta pętelka jest bardzo mocno zacieśniona. Z jednej strony rozumiemy i widzimy, i tutaj myślę, że nikt z przedsiębiorców nie powinien mieć wątpliwości, że jesteśmy po ich stronie i mieszkańców, że jesteśmy po ich stronie. No przecież my jesteśmy ich reprezentantami, my ich w 100% rozumiemy. Przecież ja jestem burmistrzem przez kilka lat, później będę również podejmował działalności różnego rodzaju, mam nadzieję. I tutaj to zrozumienie, zresztą też prowadziłem działalność gospodarczą, więc tutaj w 100% rozumiem te problemy. Pytanie, czy rozumiemy siebie nawzajem? I często te różnice są spowodowane emocjami, a nie koniecznie merytoryczną dyskusją i też próbą zrozumienia siebie nawzajem. Mówię o wszystkich szczeblach samorządu, rządu i też właśnie tego życia społecznego, przedsiębiorczego w tym zakresie. Myślę, że wydaje mi się, że nikt nie powinien mieć wątpliwości, że również w interesie i interesem jest każdego samorządowca, każdego burmistrza, wójta, prezydenta jest to, żeby dać możliwie najwięcej swoim wyborcom, swoim mieszkańcom, no bo po to jesteśmy tak naprawdę, tylko my też musimy działać w granicach prawa i z tymi możliwościami po prostu, które mamy. Okej, czasami może nie jesteśmy w stanie w danym momencie wymyśleć najsensowniejszego i najlepszego w danym momencie rozwiązania, no ale też jesteśmy tylko ludźmi, czerpiemy z pomysłów innych i nie wydaje mi się, że rozwiązania, które są zastosowane w 9 samorządach są tymi najgorszymi i nikt nie wymyślił jeszcze lepszego rozwiązania, bo my przecież również ze sobą rozmawiamy, dyskutujemy, szukamy rozwiązań. To nie jest tak, że każdy gdzieś tam się zaszywa w swoim tam gronie i ze swoimi pomysłami wyskakuje i nie dzieli się z tymi pomysłami, żeby pomóc koledze burmistrzowi z sąsiedniej gminy. Tutaj to jest zupełnie brak świadomości, brak takiej dobrej woli zrozumienia też z naszej strony. Jeżeli ktoś by odbierał, że nie jesteśmy po stronie mieszkańców i przedsiębiorców. Czasami my może inaczej, może jesteśmy bardziej odpowiedzialni za wypowiedziane słowa i też za nasze czyny, które potem musimy bronić z jednej czy też z drugiej strony. Czyli jako przedsiębiorcy, jako mieszkańcy powinniśmy wiedzieć, że jesteście jednak na tej
pierwszej linii frontu, szczególnie emocjonalnego w okresie. Dla mnie to jest coś oczywistego. Wiem i rozumiem często te emocje, często gorzkie słowa wypowiedziane ze strony mieszkańców, ale też często to najbardziej boli właśnie te gorzkie słowa mieszkańca w momencie, kiedy naprawdę staramy się robić wszystko, żeby znaleźć rozwiązania i to często siedzimy po kilkanaście godzin dziennie i szukamy tych rozwiązań wspólnie po pracy, wtedy kiedy już jest często tutaj luźno w gronie 3-4 osób z Radą Miasta, żeby znaleźć najlepsze rozwiązania, takie, które daje nadzieję, daje oddech, daje możliwości potem przywrócenia sytuacji sprzed pandemii na przykład, bo o tym też musimy pamiętać, że musimy być gotowi na odbudowę całości funkcjonowania systemu, gospodarki i też oferty, którą chcemy przedstawiać na przyszłość, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne, bo w końcu to się wszystko skończy. Mam nadzieję, że skończy się szybciej niż później. No i przed nami bardzo poważne wyzwania. Niemniej jednak niektórzy przedsiębiorcy, zdesperowani przedsiębiorcy, którzy postawili wszystko na jedną kartę, mają kredyty, mają leasingi, mają zobowiązania, postanawiają rozpocząć mimo wszystko, mimo obostrzeniom, mimo ustawom, uchwałom, jakąś działalność, ratując życie swoje, swoich rodzin, często swoich pracowników. Czy taki problem również pojawia się tutaj na terenie Wisły? Tak, oczywiście, że tak. I byłbym ostatnią osobą, która by to mogła oceniać definitywnie, że to bardzo źle albo bardzo dobrze, bo pewnie te argumenty i te decyzje są bardzo, bardzo mocno przemyślane, bo to już jest krok desperacji tak naprawdę w mojej ocenie. I myślę, że dla tych przedsiębiorców również najważniejsze jest zdrowie i życie swoich rodzin, swoich gości ewentualnych, swoich pracowników, bo przecież każdy z nas odpowiada za swoich pracowników chociażby. Więc tutaj, no i też pewnie niezrozumiałe często dla decyzje rządu, samorządu, dla samych mieszkańców, powodują często tego typu decyzje, tego typu działania. I nie chciałbym tego w żaden sposób oceniać, bo myślę, że pan redaktor pójdzie właśnie w tym kierunku. Tu każdy musi podejmować w tym zakresie indywidualną decyzję. Mam nadzieję, że każda z tych podjętych decyzji będzie naprawdę bardzo, bardzo mocno przemyślana. Mam nadzieję, że te sygnały docierają do rządzących, że tutaj jest naprawdę, naprawdę w tej chwili sytuacja bardzo mocno napięta i ludzie są bardzo mocno zdesperowani. Bo rzeczywiście rozgrywa się w tej chwili dużo dramatów ludzkich. Oczywiście dyskutujemy na ten temat, czy w mediach są dyskusje na temat taki, że ta pomoc powinna płynąć do wszystkich miejscowości, nie tylko miejscowości górskich, również i tych nadmorskich, ale trzeba jasno i uczciwie powiedzieć, to jest tak samo, jakbyśmy zamknęli, nie wiem, lato i niemożliwość wyjechania nad morze w lipcu, w sierpniu i potem kazali tym miejscowościom funkcjonować przez cały rok w kontekście od września czy października do czerwca, na przykład końca roku, też by pewnie nie dali radę, bo ten główny sezon jest właśnie w tym okresie 2-3 miesięcy nad morzem. U nas ten główny sezon, tych 70% dochodu, to jest w zasadzie ten okres zimowy, grudzień, styczeń, luty, a reszta to jest tak naprawdę uzupełnieniem, bo większość z nas spędza czas właśnie nad morzem czy nad jeziorami i to jest ten główny kierunek. Góry są zawsze tym uzupełnieniem odpoczynku, złapaniem oddechu, chociażby na jesień. Więc to są tego typu różnice i tutaj naprawdę jest wielki, wielki problem. W jaki sposób wytłumaczyć ludziom, turystom i przedsiębiorcom, ludziom żyjącym z turystyki, zamknięcie stoków dla narciarzy? Nie wiem. Nie wiem, bo... No to ja przepraszam, że o to pytam, ale pytam każdego, dlatego że no w zasadzie wszyscy twierdzą, że no w zasadzie nie ma uzasadnienia, że jest to jeden z najzdrowszych, najbardziej bezpiecznych ze względu nawet na naturalną odległość na stoku. Pewnie jakieś dane, pewnie jakieś informacje, pewnie jakieś wyliczenia, pewnie jakieś nie wiem, doświadczenie za podjęciem takiej decyzji stoi. Ja nie umiem wytłumaczyć, nie wiem, jakie są te argumenty, nie znam tych argumentów.
patrząc na ulicę 1 maja, chociażby w okresie ferii, które są poza nami, gdzie wszyscy mieliśmy być w domach, jeden z drugim się ocierał na tej ulicy, przechodził koło siebie, ludzie jedli z rąk posiłki wydawane na wynos, a nie mogli na przykład w 1/4 usiąść po prostu po ludzku w restauracji. Podkreślam, bardzo mocno pilnowanej pod względem restrykcji, rygoru sanitarnego przez samych właścicieli, a więc ten okres lata też pokazał nam to, że ludzie bardzo mocno pilnowali tego, żeby nie było więcej niż 50% obsadzonych miejsc. Tutaj mogłoby być 1/3 tych miejsc i ciężko w tym momencie zderzyć to z sytuacją na stoku, w którym jeden koło drugiego ociera się, zjeżdżając na Jabłuszkach na ten moment, czy na każdej jednej górce, a nie może zjechać na nartach, kiedy ta prędkość zjazdu jest inna, kiedy to nie gromadzimy się jeden koło drugiego, tylko to wszystko jest rozrzucone na całym stoku, nawet z obłożeniem 1/3 czy 50% możliwości przerobu na danej linii kolejowej, na danej linii czy kolejce linowej. Więc tutaj ciężko tutaj polemizować, nie znając tych argumentów z góry, i one właśnie nie docierają często do przedsiębiorców i do mieszkańców. Dlatego też to niezrozumienie, ta frustracja i też podejmowane potem decyzje takie, a nie inne. Tym bardziej, że jako turysta mogę sobie spokojnie wyjechać kolejką, wagonikiem albo kanapą, natomiast jako narciarz nie. Czyli no tak, te narty powodują zakażenie, tak? Zależenie wirusem. No. Ale, nie, już, po prostu ale, już po szlaku, ale już po szlaku pan może iść z tymi wszystkimi ludźmi, którzy wyjechali tą kolejką na tym. To jest mniej więcej to samo, jak nie wiem, jesteśmy, spędzamy czas na górce, natomiast każdy w innym apartamentowcu nie może spędzić czasu. Myślę, że najwyższy czas nie oszukiwać się też co do tego, że ludzie, zwłaszcza ci najbardziej oddaleni od centrum, gdzieś tam prowadzą swoje działalności w ukryciu, kombinują w różnych miejscowościach, w różnych miastach, i tych również i tych dużych, bo tak to wygląda i tutaj myślę, że powinniśmy mieć tego świadomość, że tak to wygląda. I teraz trzymanie takiego stanu uważam za wielki błąd i powinniśmy zastanowić się nad tym, jak najszybciej poluzować te restrykcje, dać możliwość ludziom prowadzenia działalności. Często przede wszystkim w bezpieczny sposób i pilnując też tych rygorów, bo wtedy jest też możliwość wytłumaczenia ludziom, że okej, puszczamy, ale musicie się dostosować do tych rozwiązań, bo w innym przypadku no po prostu posypią się kary, i to dosyć mocne kary. Wtedy myślę, że też dużo przedsiębiorców jest w stanie zrozumieć. Naprawdę to dostosowanie się było, no ale no niestety jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym jesteśmy. Panie burmistrzu, jeszcze taki ważny temat, bo ludzie sygnalizują, wiele osób sygnalizuje problemy psychiczne swoich dzieci i ludzi, którzy zostają dłuższy czas w izolacji, w pewnego rodzaju izolacji. Czy taki problem również dociera, czy te problemy docierają, takie sygnały o tych problemach docierają również do pana? I w jaki sposób ewentualnie sobie z tym radzić? To znaczy, tak naprawdę sam byłem w izolacji, sam przechodziłem kwarantannę i naprawdę można zwariować w momencie, kiedy człowiek ma być zamknięty przez 3 tygodnie. Ja mam to szczęście, że mam swój dom, swój ogród i miałem zupełnie inny komfort, więcej metrów kwadratowych do dyspozycji, pewne zajęcia w domu, które można było wykonywać. Natomiast współczuję wszystkim tym, którzy są zamknięci na 30 metrach kwadratowych z 4-osobową rodziną, w tym 2 dzieci, przez 3 tygodnie na przykład, czy też przez 2 tygodnie. To naprawdę jest problem i teraz w tej chwili dzieciaki zamknięte w domach, no oczywiście w naszym przypadku to trochę inaczej wygląda, w tych miejscowościach górskich, gdzie każdy czy znaczna część mieszkańców ma swoje nieruchomości z ogrodami, gdzie te dzieciaki mogą w tym ogrodzie spędzać trochę czasu na zewnątrz. Zupełnie inaczej to wygląda w mieście chociażby. W tej chwili ta zdalna nauka na pewno odbije piętno na psychice, na rozwoju dzieci, młodzieży. To bardzo widać, jak bardzo nam wszystkim już w tej chwili brakuje kontaktu z rówieśnikami.
zawodnikami, ze znajomymi, z przyjaciółmi możliwość tak naprawdę swobodnego spożycia jakiegoś posiłku i w sposób towarzyski spędzenia czasu, to naprawdę sam nad tym w tej chwili ubolewam i tęsknię za tym, co dla mnie było bardzo męczące jeszcze rok temu, bo to naprawdę każdy z nas tych spotkań odbywał mnóstwo. Dzisiaj człowiek już za tym zaczyna tęsknić, już zaczyna być sfrustrowany, że tego brakuje, więc to wszystko na pewno będzie się odbijało na nasz stan psychiczny. Tutaj myślę, że co do tego nie ma wątpliwości. Na ten moment ja tutaj nie obserwuję wielkiego problemu w naszej miejscowości, ale myślę, że to nie jest żaden wskaźnik co do na przykład miejscowości takich bardziej miejskich, przy zwartej zabudowie. Tu ten problem pewnie jest zupełnie, zupełnie inny, być może dużo większy. Być może pandemia pośrednio przyczyni się do powrotu do takiego życia, jakie mieliśmy jeszcze przed pandemią. Czyli towarzyskie spotkania, rozmowa face to face, a niekoniecznie za pomocą komunikatora. Zaczynamy za tym wszystkim chyba tęsknić. No właśnie, i teraz na ile nie zostaną w nas te nawyki takiego trochę też wygodnictwa, bo powiem szczerze, dzisiaj łatwiej nam jest przeprowadzić konferencję w gronie burmistrzów i nie tracić czas na dojazd na przykład do Cieszyna i spotykać się w gronie 12 burmistrzów wójtów naszego powiatu cieszyńskiego, a jesteśmy to w stanie zrobić w ciągu 3 minut właśnie na komputerze i przeprowadzić też to skutecznie, co zupełnie jest inna jest formuła tego spotkania. Uważam, że to bezpośredni kontakt, kiedy można często emocjonalnie pewne rzeczy przedyskutować, reagować, jest dużo bardziej cenny. Z kolei ten pęd powoduje to, że być może część z nas wybierze taką formę kontaktu. Tak naprawdę myślę, że to wszystko jest tak potwornie nieprzewidywalne w tej chwili, jakie piętno odciśnie na nas wszystkich ta pandemia, że tutaj nie byłbym skłonny do tego typu 100% ocen, czy właśnie jeszcze gorzej to na nas wszystkich nie wpłynie i nie zostaniemy w tej sieci. Mam nadzieję, że nie, bo sam dzisiaj na ten moment bardzo tęsknię za kontaktami, za ludźmi, za spotkaniami. Czyli czekamy na zakończenie pandemii i na powrót do normalności. Tego oczywiście panu, państwu i sobie życzę w 100%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.